Dzień dobry Państwu. E, witam na dzisiejszym webinarium poświęconym, poświęconym e, temu, jak zwiększać sprzedaż, zwiększać marże dzięki odpowiednim narzędziom analitycznym, dzięki Data Discovery. E, opowiem dzisiaj o takim nowym podejściu do danych i o nowym ich wykorzystaniu w taki sposób, żeby były one czymś, co mogą nam, może nam pomóc w zarządzaniu działem sprzedaży. Jakie zadania stoją dziś przed działami? Sprzedaży. No, przede wszystkim wzrost sprzedaży. Tego sprzedawców oczekują wszyscy. Drugim, nie mniej ważnym zadaniem jest zwiększanie marży, no bo w końcu o zwiększanie marży, zwiększanie wartości firm chodzi w biznesie. Często mamy zadania dodatkowe, takie jak wzrost udziału w rynku, zwłaszcza jeżeli jesteśmy firmą, która na rynek wchodzi, czy też płynność finansową. Zazwyczaj Mówimy o takim trójkącie motywacji handlowców, gdzie na poszczególnych jego wierzchołkach jest poziom sprzedaży, poziom marży i płynność. I optymalny cel, optymalne zarządzanie działem sprzedaży wygląda tak, że nie znajdujemy się w żadnym z wierzchołków tego trójkąta, tylko znajdujemy jakiś punkt równowagi pomiędzy nimi. Jak to dzisiaj robimy? Oczywiście analizujemy marże, analizujemy sprzedaż czyli analizujemy wyniki, analizujemy to, co się wydarzyło, analizujemy budżety. Ale coraz większe znaczenie ma analiza tego, co robimy, analiza działań sprzedawców, jak często odwiedzamy klientów, jak często do nich dzwonimy, jakie działania marketingowe przynoszą sens. Z informatycznego punktu widzenia oznacza to konieczność nałożenia na siebie danych z różnych źródeł, z Google Analytics, systemu sprzedażowego, systemu CRM i zobaczenia ich w prosty sposób w jednym miejscu. Oczywiście zarządzamy siatką prowizyjną, odpowiednio konstruują systemy motywacyjne dla handlowców i potrzebujemy narzędzia, które powie nam, jak to działa, czy nasz system motywacyjny przynosi odpowiednie efekty, bo pamiętajmy, że. Pracownicy zachowują się dokładnie tak, jak są motywowani. Eee, a jest to broń obosieczna, co pokażę dzisiaj w dalszym części naszego webinarium. Oczywiście analizujemy skuteczność działań marketingowych, kontrolujemy płatności, czyli czerpiemy z danych z bardzo różnych źródeł, z bardzo różnych systemów. A co jest wyzwaniem? A no, właśnie dostęp do tych systemów. Dostęp taki, żeby każdy w bezpieczny sposób. Mógł w, w bardzo w, w krótkim czasie, w bardzo zrozumiałej formie dotrzeć do danych, które, do danych, które są mu e, potrzebne, w dowolnym miejscu, w dowolnym czasie. Jest to duże wyzwanie, no bo jak to wygląda dzisiaj? Dzisiaj e, mamy problem z nadmiarem danych. E, ilość danych na świecie w ciągu 10 lat wzrośnie o 48%, czyli wzrośnie bardziej niż wzrosła ilość danych od w starożytności do roku 1900. To jest taka skala wyzwania. Są one przechowywane w najrozmaitszych bazach danych, w najrozmaitszej formie, w najrozmaitszych źródłach. Badania pokazują, że tylko 8% menadżerów jest w stanie dotrzeć samodzielnie do danych, które są im potrzebne. Większość nie używa analiz, bo to zbyt trudne, albo poprzestaje na gotowych raportach, które przygotował dla nich ktoś inny. Jest tutaj pułapka, bo często format raportu definiuje format myślenia. Pokażę taką pułapkę w dalszej części dzisiejszego e, webinarium. Bardzo wielu próbuje dostać się do informacji, których potrzebują, e, marnując duże, długie godziny nad e, Excelem, często ze słabym rezultatem. A bardzo wybrani polegają na e, armii specjalistów, e, analityków. I drogich platformach analitycznych, które pokażu, pokazują im te dane. Chciałbym pokazać, jak to można zmienić. Jakie jest wyzwanie? E, zazwyczaj stan dzisiejszy wygląda tak, że pracujemy z tabelami w arkuszach kalkulacyjnych czy w bazach danych, które wyglądają mniej więcej tak jak tutaj. E, mamy wiele kolumn, mamy wiele filtrów, e, robimy tabele płaskie czy przestawne, próbujemy tworzyć wykresy i jakoś wyłuskać z tych danych dane naprawdę. E, istotne. E, te same dane można pokazać w takiej formie i analizować je na przykład w taki sposób, e, że dajmy na to, chcemy zobaczyć sobie, jak, e, gdzie byli klienci, na których nie zarobiliśmy, którzy przynieśli nam ujemną marżę. Tworzymy tak zwaną e, krzywą wieloryba, patrzymy, którzy to klienci przy dużej sprzedaży przynieśli nam e, ujemną marżę. Gdzie oni znajdowali się geograficznie i na przykład, w które dni, tygodnie robili u nas zakupy, jak to wyglądało w różnych grupach towarowych, w różnych krajach. Możemy oczywiście bez przeszkód dotrzeć do interesujących nas szczegółów. Tabela nie jest niczym złym, tylko tabela, która jest uszczegółowieniem danych, które są nam potrzebne. Jak to zrobić, jak do tego dotrzeć, o tym za chwilę. Narzędzia typu data discovery bardzo obficie czerpią z dorobku psychologii, z czegoś, co się nazywa percepcją wizualną. Percepcja wizualna to jest taka cecha naszego mózgu, która zaczęła być wykształcana kilkadziesiąt tysięcy lat temu, w czasie kiedy człowiek był myśliwym, a być może jeszcze drapieżnikiem. I wtedy właśnie nasz mózg nauczył się błyskawicznie, bez udziału świadomości, interpretować sygnały z otoczenia typu duże, małe. Ciemne, jasne, czerwone, zielone, kwadratowe, okrągłe, czy z lewej, z prawej, czyli interpretować natężenie światła, kolory, kształty i e, rozmieszczenie obiektów w przestrzeni. E, Boczce typu liczba, czy litera, zaczęliśmy interpretować zaledwie, można powiedzieć, w tej skali e, 2-3 tysiące lat temu. W związku z tym, wyszukanie na tym obrazku wszystkich piątek zajmuje nam dłuższą chwilę, a wyszukanie ciemnych punktów znacznie szybciej, bo właśnie zadziałała nasza percepcja wizualna. I tak właśnie działają nowoczesne narzędzia Data Discovery. Starają się dopasować do tego, jak zbudowany jest nasz mózg. Nie bombardują nas tabelami, nie bombardują nas zestawieniami, tylko starają się dobrać odpowiednią wizualizację do odpowiednich analiz i zapisać to wszystko razem. No inaczej mówiąc, jeżeli popatrzymy sobie na e, raport e, marżowy, który pokazuje nam jak wyglądały marże z różnych e, produktów w różnych rynkach i próbujemy tutaj dotrzeć do informacji co było najbardziej albo najmniej opłacalne, no, wygląda to słabo. Jeżeli dołożymy tutaj kolor, wygląda to już znacznie lepiej. Jeżeli tą samą informację przedstawimy przy pomocy e, wykresu, gdzie e, widzimy zarówno strukturę sprzedaży, jak i strukturę marsz, e, informacje widzimy błyskawicznie. E, zatem Data Discovery to jest oprogramowanie, które koncentruje się na potrzebach końcowego użytkownika pra pracującymi z danymi, nie na potrzebach analityka czy e, programisty. E, to jest oprogramowanie, które pozwala temu użytkownikowi w łatwy i bardzo interaktywny sposób eksplorować dane z różnych źródeł. Z Google Analytics, z SAP-a, z Oracla, z MS sql a z kostek kolapowych, z Excela, z plików tekstowych, z różnych źródeł. Wykrywać prawidłowości w tych danych, wykrywać odchylenia, wykrywać pewne grupowania tych naszych danych, tworzyć je, grupować je według pewnych zależności, zadawać niestandardowe zapytania. Czy przeciętna marża u klientów z Katowic jest większa niż przeciętna marża u klientów z Pomorza? Na przykład łączyć te dane w pewne czasami bardzo dziwne e, grupy, e, które, na które normalnie byśmy nie wpadli. No i prezentować to w atrakcyjnej formie graficznej, zrozumiałej dla każdego i dostępnej dla każdego na dowolnym urządzeniu. Czym to nam może pomóc? No, spróbujmy przejść przez kilka przykładów. Przykład pierwszy gdzie sprzedajemy dużo, a zarabiamy mało. Czyli co możemy znaleźć w zwykłym układzie e, współrzędnych? Popatrzmy. Mamy tutaj taką analizę, gdzie e, widzimy wszystkich naszych klientów, może być ich bardzo dużo, natomiast zauważmy, że podpisani są oni w sposób inteligentny, to znaczy podpisani są ci, którzy odstają od tej zbiorowości, która zachowuje się w pewien sposób. Przewidywalny sposób. Kolorami wydzielone są tutaj poszczególne segmenty rynku, i bez problemu jesteśmy w stanie zobaczyć, jakie to są e, prawidłowości. E, jesteśmy w stanie oczywiście dotrzeć do szczegółów dotyczących każdego z nich, ale też jeżeli mamy takie, takich klientów, którzy nam szczególnie odstają w tej naszej analizie, możemy ich wykluczyć i tutaj już widzimy, że ten jeden wykluczony, wykluczony klient e, zakłócał nam prawidłowość, bo jak się okazuje, Wcale, wcale, nie było, wcale nie było tak źle, ale również możemy wybrać tylko tych klientów, którzy, nas, którzy nam na przykład przynoszą wyjątkowo kiepskie marże i poddać ich dalszej analizie, co zresztą za chwilę zrobimy. Jest to prosty układ współrzędnych XY, ale popatrzmy, ile informacji niesie i zauważmy, ile danych tu mieliśmy. Tu możemy umieścić kilkadziesiąt tysięcy punktów, kilkadziesiąt tysięcy klientów bez żadnego e, problemu. E, druga sprawa, e, jak monitorować cele zespołu, czyli co to jest bullet graph i jak z niego korzystać. Otóż e, e, przy tradycyjnym podejściu do KPI większość z Państwa zna takie narzędzia, które pokazują busolki. Strzałka na czerwonym, zielonym pokazuje odpowiedni poziom wyników. Wszystko fajnie, dopóki tych busolek jest 3, 2, 4. Ale wyobraźmy sobie, że nasz prezes ma 7, 7 dyrektorów, 7 kierowników sprzedaży. Każdy z nich ma trzy cele: poziom sprzedaży, poziom marży, poziom płynności, na przykład, czy ściągania należności. I chciałby zobaczyć realizację tych celów na jednym ekranie. Ma 21 busolek. Nie jest w stanie tego zinterpretować. Dużo lepiej zobaczyć tego typu informacje w taki sposób, przy graphie, tak zwanym bullet grafie, gdzie linia pozioma oznacza poziom wykonania celu, linia poziom, pionowa poziom oczekiwań, na przykład poziom budżetu, a kolor oznacza interpretację, dobrze albo źle. Popatrzmy, jak to może uprościć analizę budżetu chociażby, tak. Od razu jednym rzutem oka widzimy w których miesiącach mieliśmy dobre wyniki, w których kiepskie. Zresztą to wykonanie budżetu możemy pokazać również przy pomocy tak mapy cieplnej, gdzie czerwonymi, zielonymi kolorami pokazaliśmy miesiące o największych czy najmniejszych odchyleniach od sprzedaży. Bez problemu możemy tego typu analizę parametryzować w zasadzie w dowolny sposób, porównywać ją sobie między latami i tak dalej, natomiast Jednym rzutem oka y, jesteśmy w stanie y, objąć y, bardzo dużo, bardzo dużo informacji. Y, to bardzo przyspiesza, bardzo ułatwia analizę. Y, czy dobre wyniki są naprawdę na pewno dobre? No zobaczmy w jaki sposób prawdziwe liczby, to ten wątek będzie nam się jeszcze dzisiaj y, powtarzał. W jaki sposób prawdziwe liczby mogą nas oszukać. To jest przykład z życia wzięty. Mieliśmy, pracowaliśmy kiedyś dla sieci handlowej, która miała kilkadziesiąt oddziałów i premia szefów oddziałów była początkowo liczona w zależności od tzw. pierwszej marży, czyli od przychodów pomniejszonych o upusty udzielane klientom. Każdy z tych szefów oddziałów ponadto miał pewien swój budżet promocyjny. I co się wydarzyło? Otóż, otóż kierownik oddziału B był bardziej przedsiębiorczy, można powiedzieć, od kierownika oddziału A i z klientem dogadał się w ten sposób, że słuchaj, zamiast udzielać ci upustu, przyjmę od ciebie fakturę, tak zwaną fakturę marketingową. Skutek będzie taki, że ja będę miał lepszą marżę. Pierwszą, ty będziesz miał upust, dostanę lepszą prowizję, no tyle, że odbiło się to na wynikach firmy, bo de facto oddział, który miał gorszą e, marżę, wypłacił e, większą premię swojemu kierownikowi. E, coś, na co chciałbym Państwu uwrażliwić, to to, w jaki sposób grupować i przedstawiać informacje, bo prosty zabieg, polegający na tym, że kwotę tego budżetu promocyjnego przenieśliśmy przed tą marżę pierwszą, spowodował e, urealnienie tych wyników, czyli rzeczywiście e, oddział, który ma Gorsze wyniki, gorszą marżę, no, wypłaca swojemu kierownikowi mniejszą e, premię. E, trzeba na to bardzo, bardzo mocno e, uważać, również w prezentacji e, danych. Kolejna sprawa. E, czy marża na pewno rośnie u wszystkich klientów wraz z wielkością zamówienia? Czyli e, co daje miara jako kryterium selekcji? No, popatrzmy. Wyobraźmy sobie, że. Jesteśmy w stanie zrobić taką analizę, gdzie no, wielkością słupka prezentujemy sprzedaż, jego kolor to odpowiedni poziom marży. To oczywiście jesteśmy w stanie porównać sobie pomiędzy poszczególnymi latami, ale chcemy zobaczyć sobie taką prawidłowość, czy ta nasza marża zmienia się wraz z ilością zamówioną, to znaczy, czy ona jest większa przy mniejszych zamówieniach czy przy. Większych zamówieniach. Popatrzmy, jesteśmy to w stanie prześledzić błyskawicznie i nałożyć tę informację oczywiście na wszystkie inne wymiary. Jak nie przeoczyć zmian rynkowych, czyli co daje analiza struktury czy zmian struktury w czasie. No, tego typu wizualizacje zapewne Państwo znacie, czyli wizualizację, która pokazuje nam na przykład strukturę sprzedaży. W różnych, w różnych województwach przy pomocy takiego wykresu przestrzennego. Ale zastanówmy się, co by się stało, gdybyśmy dołożyli tutaj jeszcze taki, taki operant, jak czas. To znaczy, jakby to wyglądało, gdybyśmy byli w stanie zobaczyć to sobie na wykresie. Zobaczmy. Od razu widać, jak w poszczególnych miesiącach, a być może w poszczególnych latach. Wygląda struktura naszej sprzedaży, które województwa szczególnie na nią pracują. Jak to wygląda w poszczególnych grupach naszych klientów, to możemy jeszcze troszeczkę zmienić te kryteria filtrowania. I jak się okazuje, widzimy te dane z dużo większą dokładnością i z dużo ciekawszym przybliżeniem niż do tej pory. Myślę, że warto, warto korzystać również z tego, typu, z tego typu narzędzi. A przy okazji, zawsze jesteśmy w stanie dotrzeć do szczegółów. Co poza tym, co jeszcze może dać nam prezentacja danych w czasie? W bardzo wielu firmach występuje coś takiego jak tygodniowy profil sprzedaży. To znaczy interesuje nas to nie tylko, jak zmienia się nasza sprzedaż w, kolejnym, w kolejnych miesiącach, dniach, tygodniach. Ale również jakie są prawidłowości, jak ona się zmienia na przykład w określone dni tygodnia, podczas miesiąca. Tu mamy jakiś taki prosty przykład analizy sprzedaży piwa. No jak wiadomo, najlepszym sprzedawcą piwa jest słońce, czyli nie jest to specjalnie odkrywcze, że największy poziom sprzedaży odnotowaliśmy w miesiącach letnich i to w weekendy, tak? natomiast no, widać to jakby mocno i czarno na białym, jeszcze jak popatrzymy sobie na kilka innych analiz, które jesteśmy w stanie wykonać, to taka rzecz bardzo, bardzo ciekawa, z której warto, warto skorzystać, to to, że możemy tą naszą analizę mocno sobie pogłębiać do poziomu tygodni czy dni i zobaczyć to sobie na przykład na poziomie zagregowanym, czy zobaczyć to sobie narastająco, no z taką etykietką powiedzmy poszczególnych segmentów rynku. Parę kliknięć, tak, i widzimy, co rośnie szybciej, co rośnie wolniej, gdzie jest większa dynamika, gdzie, gdzie mniejsza, czyli jeszcze inne oblicze tego naszego wymiaru czasowego. No, i jak to wszystko powiązać ze sobą? Czyli co uzyskamy dzięki, dzięki One Page Reporting? To jest taka, taka szkoła, taka e, zasada, e, która mówi, że odchodzą w przeszłość e, takie wielostronicowe raporty menażerskie, które będą nam e, pokazywały będą nam pokazywały jakieś e, nie wiem, e, informacje. E, na, za pomocą wielu e, stron papieru, które są ciężko interpretowalne, natomiast trzeba się raczej zająć e, taką analizą, która będzie na jednej kartce papieru, natomiast pokażę każdemu menażerowi informacje, które jemu po, pomogą w zarządzaniu. W związku z tym, jeżeli zobaczymy sobie, w jaki sposób możemy powiązać te nasze informacje e, ze sobą, e, no, spójrzmy. Mamy. Mamy sobie e, informacje o sprzedaży na przykład w Województwie Śląskim w lutym. To nas szczególnie zainteresowało. E, zobaczyliśmy sobie, którzy klienci przynieśli tutaj szczególnie kiepskie marże. W związku z tym wybieramy ich do e, analizy. Możemy zobaczyć, jak wyglądali oni w wybranym na przykład okresie czasowym. Czy oni się tutaj e, przenosili do góry, czy, czy, czy w dół, czy było lepiej, czy było gorzej. I to wszystko jest ze sobą, e, to wszystko jest ze sobą powiązane. Nie, mamy, nie ma tutaj żadnego problemu z tym, żeby dotrzeć do informacji z takim e, poziomem e, szczegółowości, jaki jest nam e, potrzebny. W dowolnym momencie możemy te informacje po prostu zobaczyć. Tak? Jeżeli zobaczymy, że szczególnie deficytowym klientem, produktem był u, nas, był u nas papier, a szczególnie kiepskie wyniki miał w Województwie Śląskim i Podlaskim w czerwcu i lipcu, no to bez żadnego problemu jesteśmy w stanie zobaczyć sobie, gdzie znajdowali się na przykład Klienci, którzy kupowali od nas ten, ten produkt, tak kto to był i ile, ile zarobiliśmy albo straciliśmy na obsłudze danego, danego klienta. Co jeszcze możemy zobaczyć dzięki OnePage Reporting? Przede wszystkim to, że ta analiza danych staje się błyskawiczna. Robimy ją intuicyjnie, robimy ją po prostu. Bez przygotowania informatycznego nie musimy znać do tego, nie wiem, podstaw SQL-a czy, czy po, poruszanie się po bazach danych. Dlaczego Data Discovery i tego typu narzędzia będą zdobywać popularność? A no właśnie, popatrzmy, w jaki sposób może z tymi narzędziami pracować końcowy użytkownik. On może dostać coś, co przypomina prezentację PowerPoint'a te wszystkie informacje, które przed chwilą tworzyliśmy, te wszystkie analizy mogą być mu zaprezentowane w kolejnych slajdach, e, które bez problemu może sobie e, przewijać w pewnej narracji, może mu to opowiedzieć pewną e, historię, zobaczyć sobie profile sprzedaży, zobaczyć sobie jakieś inne e, prezentacje danych e, i e, Popatrzeć na te liczby w zupełnie inny sposób. No, zobaczmy chociażby na co, coś takiego jak krzywa wieloryba. Mamy tutaj informację o marży, którą przynieśli nam poszczególni klienci. Na razie mało co z tego widać, ale spróbujmy w ciągu kilku kliknięć nadać tej informacji trochę większy sens, trochę większą zrozumiałość. Uporządkowaliśmy sobie tą marżę od Największej do najmniejszej, od klienta najbardziej zyskownego do najbardziej deficytowego. Ale do tego spróbujmy uporządkować ich sobie jeszcze narastająco. To znaczy będą klienci, którzy budują nam naszą marżę, to jest ten obszar, gdzie, gdzie ona wzrasta, no i będą tak zwani zjadacze zysku, tak? ci, którzy powodują, że ona zaczyna się zmniejszać. I taka prezentacja tej naszej krzywej wieloryba, tej naszej marży, dla tego naszego ostatecznego użytkownika, może być znacznie bardziej ciekawa, bo on tutaj jest w stanie sobie na przykład wybrać czy wyselekcjonować tych klientów, którzy nie przynoszą nam, nie przynoszą nam zysku i prześledzić ich z większą, z większą szczegółowością, tak? Jeżeli będziemy chcieli zobaczyć na przykład, gdzie oni są i co wynika z tego, że, że na nich nie zarabiamy? Tak? Patrzymy sobie na tych, którzy są tymi naszymi zjadaczami zysku, patrzymy na tych szczególnie, że się tak wyrażę, zasłużonych, patrzymy gdzie oni się znajdują, kiedy kupują i co możemy zrobić, żeby było inaczej. Może jesteśmy w stanie jakoś zmienić procedurę ich obsługi, może za często dostarczamy. Im towary. Może e, powinniśmy zmienić zasadę ich kredytowania. Tych możliwości jest naprawdę bardzo, e, bardzo dużo, a sposób wizualizacji jest w zasadzie e, dowolny. O czym pamiętać przy wdrażaniu tego typu e, narzędzi? Pierwsza sprawa to jest tak, z, tak zwana reguła Z. To jest reguła, według której powinniśmy się e, kierować, rozmieszczając poszczególne informacje na. Naszym dashboardzie. To znaczy pamiętać o tym, że nasze oko czyta każdą stronę po literze Z. Od lewej górnej przez prawą górną, przez środek, lewa dolna, prawa dolna. I tak powinniśmy umieszczać informacje od mniej szczegółowych do bardziej szczegółowych albo od mniej ważnych do, do, bardziej, do bardziej istotnych. Tak? Tutaj mamy taką informację, na przykład jak tabela jest jakimś uszczegółowieniem, który. Które chcemy wziąć pod uwagę. Druga rzecz, o której powinniśmy pamiętać, to jest magiczna liczba 7. To jest liczba Miller'a. George Miller był amerykańskim psychologiem, który zauważył taką prawidłowość, że człowiek jest w stanie odebrać i zinterpretować naraz nie więcej niż 7 informacji. Nie więcej niż siedem liczb. Jeżeli mamy więcej niż siedem informacji, część z nich nasz mózg zaczyna ignorować. Grupować, odkładać na później. Nieprzypadkowo mamy siedmiu wspaniałych, siedmiu samurajów, siedem, siedem cudów świata starożytnego, siedem grzechów głównych, siedem panien głupich i mądrych. Liczba siedem bardzo mocno osadzona jest w naszej e, kulturze. E, jeżeli zobaczymy e, cukierki rozrzucone na stole i jest ich nie więcej niż siedem, policzymy je bez używania świadomości. Jeżeli jest ich więcej, musimy każdego z nich, że tak powiem, dotknąć palcem albo okiem. To bardzo ważna rzecz. Jeżeli planujemy kokpity menadżerskie, planujemy one-page reporting, nie możemy zakładać takiego przeładowania informacją. Lepiej rozdzielić tę informację na kilka powiązanych ze sobą kokpitów, powiązanych ze sobą analiz. Kolejna rzecz, na którą musimy uważać, to są takie pułapki, które może nam sprawić sama matematyka. Jest takie zjawisko jak paradoks Simpsona. Zobaczmy. Pewien szef sprzedaży porównywał efektywność swoich handlowców, którzy pracowali na południu i na północy Polski. Tą efektywność mierzył procentem liczby uzyskanych zamówień do, udziałem liczby uzyskanych zamówień do liczby wizyt handlowców w za danym okresie. Pierwsza analiza pokazała, że na południu jest znacznie lepiej niż na północy. No, wydawałoby się, że trzeba wyciągnąć daleko idące wnioski, natomiast. E, mając do dyspozycji narzędzie i dokładając tutaj jeszcze jeden wymiar do tej analizy, e, zobaczyliśmy, że e, w każdym z cząstkowych segmentów rynku na e, północy ta skuteczność była znacznie lepsza niż na południu. Tak? Tutaj 84 do 60, 70 do 62, 36 do 33 i tak dalej. Z czego to wynikało? Wynikało to z tak zwanej ukrytej zmiennej, to znaczy struktura rynku. Tutaj dane są oczywiście zafałszowane dla potrzeb prezentacji. Struktura rynku na południu Polski była całkiem inna, to znaczy na tyle bardziej liczebne były dwa najliczniejsze segmenty, że one można powiedzieć zrobiły masę, że one spowodowały, że ta całkowita liczba zamówień oraz procent zamówień był większy niż kiedyś. Na tego typu ukryte zmienne musimy również uważać, i również Data Discover, również, również narzędzia są nam w stanie pokazywać tego typu. Tego typu zmienne. Trzeba uważać na takie wskaźniki nasycenia, na przykład populacji potencjalnych klientów w różnych regionach czy w różnych segmentach rynku. Co mówią eksperci? Gartner Group, czyli firma, która bada oprogram rynek oprogramowania, w szczególności oprogramowania Business Intelligence. Jako lidera rynku narzędzi analitycznych, lidera technologii BI oraz Data Discovery wskazuje Tablo. My dzisiaj pracowaliśmy na Tablo. Pokazałem Państwu kilka drobnych przykładów, drobnych trików, które można wykorzystać przy pomocy tego typu, tego typu narzędzia. Warto skorzystać z tych możliwości w dużo szerszym zakresie, ponieważ jest to po prostu łatwe. Nie ma żadnego problemu z tym, żeby taką analizę o dowolnej treści wykonać zupełnie samodzielnie. Proszę zobaczyć, pracujemy na przykład z analizą sprzedaży według kategorii, podkategorii. Chcemy ją zobaczyć w postaci wizualnej, chcemy ją uporządkować od największych do najmniejszych. Chcemy kolorem wyróżnić sobie marże, chcemy założyć sobie filtr na na przykład czas. Możemy tutaj wybrać, jaki to ma być filtr i gotowe. Tak? I, możemy, I możemy pracować. Jeżeli chcemy dołożyć tutaj filtr na tą naszą ilość zamówioną, proszę bardzo, też nie ma z tym kompletnie żadnego problemu. Możemy taki suwaczek sobie tutaj zdefiniować i samodzielnie po tych danych się poruszać. Bardzo przydatny jest taki komponent, który nazywa się Xiaomi, który podpowiada nam optymalne, możliwe do wykorzystania w danym momencie wizualizacje. Dzięki czemu ta praca staje się naprawdę szybka, łatwa, lekka i przyjemna. A no, zobaczmy jeszcze jedną taką analizę jedną z moich ulubionych. Analizę struktury, jeżeli będziemy chcieli zobaczyć sobie, z czego składa się nasza, z czego składają się nasze wyniki, gdzie zarabiamy, gdzie nie zarabiamy, możemy to przedstawić na przykład jako taką chmurę tagów, która również, zwłaszcza po, te, po pokoleniu Google, bardzo wiele, bardzo wiele powie. No, tych możliwości jest. Przeogromna ilość. Zapraszam do e, zapoznania się z nimi e, bliższego na naszej e, stronie e, c-systems.pl lub tablo.controllingsystems.pl. E, jeżeli macie Państwo jakieś pytania, bardzo proszę. Chętnie na nie e, opowiem. E, zapraszam też do bezpośredniego kontaktu. E, zatem, czy, czy są jakieś pytania? W jaki sposób system jest zasilany danymi? Bardzo dobre pytanie, bardzo za nie dziękuję i dobrze, że się pojawiło. Nie chciałem Państwa na samym początku naszej prezentacji, że tak powiem, zamęczać technikaliami, ale proszę zobaczyć. Pierwsza, pierwsza rzecz, którą wykonujemy wchodząc do tablo, to jest zdefiniowanie połączenia czyli wybieramy sobie źródło danych. Źródłem danych może być właściwie cokolwiek. Może być Excel, może być Access, może być plik tekstowy, może być dowolna baza danych typu Microsoft SQL Server Analysis Services, DB2, Google Analytics, Firebird, Oracle, SAP HANA, Teradata czy inne bazy danych. Łącząc się z dowolną bazą danych podajemy no, rodzaj tego źródła, podajemy numer serwera, e, sposób autentykacji, później wybieramy sobie e, tabelę e, i kolumny, z których będziemy się e, łączyli i już. Ja to mogę pokazać na przykładzie, e, na przykładzie Excela. Jeżeli połączymy się z jakimś plikiem, e, to e, tutaj system mi pokazuje zakładki, jeżeli to by była baza danych, pokazałby mi tabelę e, z tymi danymi. E, pokazuje e, wybieramy sobie, wybieramy sobie tabele, z którymi będziemy chcieli się e, połączyć. Jeżeli będzie ich więcej, to e, system automatycznie podpowie tzw. Tak joina, tak? czyli tabele, po której będziemy się e, łączyli pomiędzy tymi e, źródłami e, danych. E, co jest również bardzo ważne. definiujemy sposób e, połączenia. To znaczy czy to ma być połączenie w trybie live? Czy w trybie ekstrakt? Jaka jest różnica? Połączenie w trybie live po oznacza de facto, że system staje się takim interfejsem użytkownika, czyli na bieżąco odzwierciedla wszystkie zmiany w źródłowej bazie danych. To jest dobre wtedy, kiedy źródło danych jest szybkie. Natomiast wtedy, kiedy jest to na przykład kostka olapowa, to jak najbardziej. Natomiast wtedy, kiedy to źródło danych jest wolniejsze, na przykład jest to tabela sql lepiej stworzyć tak zwany ekstrakt z danymi, który będzie zawierał oczywiście wybrane, wybrany zestaw danych. Możemy zdefiniować tak zwane odświeżanie przyrostowe. On wtedy pobiera dane z zadanej tabeli, tworzy sobie taki własny skompresowany plik z danymi, wrzuca go do, do pamięci operacyjnej, do pamięci RAM i dzięki temu całe, całe przetwarzanie tych naszych danych staje się bardzo, bardzo szybkie, bardzo wydajne. Jesteśmy w stanie zasilać tutaj setki milionów. Rekordów w ciągu kilku minut. Bardzo, bardzo szybko jesteśmy w stanie z tym pracować, a później same analizy, jak już powstanie ten ekstrakt, wykonują się w ciągu sekund. Jest to bardzo, bardzo fajna cecha technologii in-memory. Jakie warunki powinna, spełnia, powinna Państwa zdaniem spełniać firma, aby jej się takie narzędzie opłacało? I co się bardziej opłaca? Analityka Excelowa, stworzona do wizualizacji tego typu, czy aplikacja? Słuszne, jedyna słuszna odpowiedź to jest odpowiedź: to zależy. Może zacznijmy od pytania, pytania pierwszego. Jakie warunki powinna spełniać firma, aby się takie narzędzie opłacało? Pierwsza rzecz, powinna mieć dane. Powinna mieć jako tako uporządkowane dane. My jesteśmy w stanie oczywiście pomóc podczas wdrożenia. W tymże uporządkowaniu, bo tutaj na, na, na początku bardzo często mamy takie, takie przeszkody, typu na przykład niewypełnione pola, czy jakieś duplikaty, czy jakieś niejednoznaczne opisy, i trzeba wykonać operację takiego uporządkowania danych. Jak najbardziej są do tego narzędzia, jesteśmy w stanie w tym, w tym pomóc, więc to jest pierwsza sprawa, powinna mieć dane. Druga sprawa, powinna wiedzieć o co chce zapytać, czy, czego, czy, czy w jaki sposób, jakie wielkości, przy pomocy jakich atrybutów analizować. Te dane, te pytania do danych nasuwają się już potem w miarę wdrożenia. Ten apetyt rośnie w miarę, w miarę wdrożenia, ale powinna być tam taka, taka chęć, taka ciekawość tychże, tychże danych. E, zwłaszcza no, najlepiej jest, jeżeli ta ciekawość się zmienia. To znaczy to nie jest tak, że mamy jeden sformatowany na stały format raportu i, i, i chcemy po prostu go wykonać, bo wtedy jest ilość narzędzi, przy pomocy których taki statyczny format raportu możemy zdefiniować. Natomiast ważne jest to, żeby była taka kultura zadawania pytań. Co się bardziej opłaca? Czy analityka Excelowa, czy y, aplikacja? No to znowu zależy, tak? To znaczy, jeżeli jest to taki statyczny raport, który po prostu ma być zrobiony i tylko odświeżany e, i nie jest on specjalnie skomplikowany, można próbować przy pomocy Excela, ale musimy pamiętać o tym, że Excel niesie sam w sobie trochę zagrożeń, żeby był bezpieczny, bo Excel nie ma czegoś takiego jak uprawnienia, na przykład. Tam po prostu mamy plik z danymi i go wysyłamy i co się z nim stanie, no to tak do końca nie wiemy. Więc pierwsza sprawa to jest zabezpieczenie samego, samego dostępu. Druga sprawa to jest, to pamiętajmy o tym, że z takim plikiem Excela no, pracuje kilkadziesiąt osób, albo inaczej, każda z tych kilkudziesięciu osób powinna mieć swój zakres danych. Są narzędzia do tego, żeby to jakoś sparametryzować przy pomocy Excela, no ale one są bardziej albo mniej skomplikowane. Druga sprawa, no w Excelu. Jeszcze na razie trudno jest uzyskać w ten sposób e, stopień elastyczności prezentacji danych na mapach i mm, on jest elastyczny, ale łatwiej go zepsuć niż w przypadku, niż w przypadku analiz, które robimy e, przy pomocy e, Tableau. Więc, e, moim zdaniem, przy małych zastosowaniach można próbować sobie radzić przy pomocy Excela, bo wszyscy od tego zaczynamy czy zaczynaliśmy. Natomiast, jeżeli mamy więcej danych, więcej użytkowników uprawnienia, jakąś częstą aktualizację tych danych, bo chcemy, żeby one na przykład codziennie się odświeżały dla kilkudziesięciu użytkowników, którzy są geograficznie gdzieś rozmieszczeni i mają czytać te dane na przykład na tabletach czy smartfonach, no to już Excel nie da rady, raczej. Jak duże są wymagania związane z miejscem na serwerze przy wykorzystaniu opcji ekstrakcji danych? To zależy od tego, jak, jaką część danych tych źródłowych Wrzucamy do tego ekstraktu, bo bardzo często jest tak, że nie potrzebujemy wszystkich kolumn, na przykład ze źródłowej tabeli z danymi. Doświadczenia mówią, że to jest od 10 do 20 razy mniejszy rozmiar pliku niż rozmiar źródłowej bazy danych. Czyli jeżeli źródłowa baza danych ma, załóżmy, 20 GB, to rozmiar tego ekstraktu zazwyczaj nie przekracza kilku GB, 2 do 4. Czy można miksować dane z różnych źródeł? Oczywiście można. E, możemy możemy jakby naraz nakładać na siebie e, informacje z różnych, z różnych źródeł. E, tutaj po prostu e, mamy na przykład taki, e, taką sytuację, gdzie łączymy się z jakąś bazą danych no i równolegle możemy wskazać sobie e, integrację na przykład z jakimś plikiem Excela z którego pobierzemy jakieś dodatkowe e, informacje. E, zaraz to pokażę. E, OK. Tak, i widzimy, że mamy analizę, która jednocześnie czerpie dane z różnych źródeł danych. Jest e, taka funkcjonalność, która nazywa się data blending, to znaczy możliwość e, nakładania na siebie informacji z różnych źródeł danych, tylko wymagane jest do tego to, żeby niektóre wymiary były wspólne, znaczy nazywały się tak samo. To wtedy, wtedy możemy po nich jakby nakładać te informacje na siebie. Czy jest to rozwiązanie tylko dla dużych korporacji? Moim zdaniem nie, ponieważ jedna licencja tablo desktop, kosztuje 2000 dolarów. Nauczyć się tego można w ciągu dwóch, trzech dni. Czyli inwestycja rzędu... 10-12 tysięcy złotych zapewnia możliwość spokojnej pracy i wykonywania dowolnych analiz z tych naszych danych. Właściwie dla każdego. I co z tym można zrobić? Można publikować informacje z tablo na dwa sposoby. Jeden sposób to jest zapisanie tego do pliku i wysłanie użytkownikom bezpłatnego narzędzia o nazwie Tableau Reader. Ja może uruchomię sobie takiego e, tablo Reader'a. Muszę go e, znaleźć tylko. E, na, moim, na moim pulpicie. E, tutaj jestem w, w, lekkim, w lekkim stresie. Muszę znaleźć odpowiednią ikonkę. Może tutaj będzie szybciej. O, e, mamy, mamy naszego Tableau Tablo-reader jest bezpłatny i daje możliwość odczytania, odczytania tych analiz, które były zdefiniowane wcześniej. Przy czym ten użytkownik, no, on dostaje plik po prostu. Tak? Dostaje sobie plik z jakimiś danymi. I w zasadzie, co on może zrobić? Może zmieniać kryteria fil filtrowania. Nie, tam nie, nie za bardzo. Nie za bardzo poszaleje z czymkolwiek. Tak, czyli on tutaj sobie może wykonywać wszystkie te operacje, które, które przed chwilą robiliśmy. Natomiast, to no, tak jak Państwo widzicie, te, te możliwości powiedzmy, analizy są mocno ograniczone. To jest jedna, jeden ze sposobów prezentacji danych, a drugi sposób to jest opublikowanie tych informacji na. Tablo Server, ponieważ tablo reader przy aktualizacji danych wymaga ponownego otworzenia tego pliku przez naszego analityka, odświeżenia danych i wysłania tej analizy temu użytkownikowi tablo readera. Więc jeżeli tych odbiorców informacji jest kilku, a tak jest w małych firmach, i częstotliwość ich aktualizacji nie jest jakaś specjalnie duża, to spokojnie przy pomocy Tableau Readera i, i jednej licencji Tableau Desktop sobie można z tym poradzić. Natomiast, jeżeli tych odbiorców jest kilkudziesięciu i oni codziennie potrzebują dostać informacje sprofilowane pod siebie, tylko z, z, zabezpieczone systemem uprawnień, to wtedy lepiej wykorzystać Tableau Server, opublikować to na, na tym Tableau Server. Tam są zdefiniowane uprawnienia. Całe, całe zasilanie będzie wtedy szło automatycznie. Można zdefiniować subskrypcję która będzie tym naszym użytkownikom wysyłała ich informacje z określoną częstotliwością. No i wtedy to jest rozwiązanie dla trochę większych firm, ale tak jak mówię, no jeżeli ten inicjalny budżet typu 2000 dolarów plus 2-3 dni szkolenia to nie jest jakaś zaporowa kwota, myślę, że nie jest, to to jak najbardziej może być stosowane również w mniejszych, mniejszych organizacjach. Zresztą tak jest u wielu naszych klientów również. Czy są jeszcze jakieś pytania? Prośba o podanie ceny narzędzia. Otóż, tak jak wspomniałem, w przypadku Tableau mamy dwa rodzaje licencji. Mamy Tableau Desktop, który występuje też w takich dwóch wydaniach. W wydaniu uproszczonym mamy, e, mamy e, o, m, licencję e, która e, czerpie tylko z tych źródeł danych e, takich jak Excel Access plik tekstowy ona kosztuje 1000 dolarów 999 e, w pełnym wydaniu Tableau Desktop e, czyli z możliwością integracji z różnymi bazami danych. Jedna licencja Tablo Desktop to jest 2000 dolarów, dokładnie mówię 1999. Tablo Reader, czyli narzędzie przy pomocy którego można sobie odczytywać te analizy zapisane w plikach jest bezpłatny. Tablo Server kosztuje 1000 dolarów za jednego użytkownika, dokładnie 999 dolarów za jednego użytkownika. Przy pierwszym zakupie minimalna liczba użytkowników to jest 10. Można to potem rozbudowywać już po sztuce, pojedynczo. Jest maintenance. Nie jest on obligatoryjny, ale warto go mieć, ponieważ Tableau systematycznie wypuszcza nowe, nowe wersje swojego oprogramowania. To jest jeden z globalnych liderów, tak jak Państwo widzieli na, 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 na raporcie Gartnera. Więc rozwija się narzędzie bardzo szybko. Maintenance to jest 20% tej kwoty inicjalnej rocznie. Można pozdrowić panią Agnieszkę. O, bardzo serdecznie pozdrawiam panią Agnieszkę, która napisała, że prezentacja jest super i no chętnie się spotkamy w takim razie, żeby pokazać trochę więcej, bo to co pokazywałem Państwu dzisiaj to jest, to jest czubek góry lodowej, tak naprawdę. Tych możliwości jest bardzo, bardzo. Dużo, już tak tytułem żartu mogę, mogę wspomnieć, że widziałem nawet portret Elvisa zrobiony przy pomocy e, takiego narzędzia, które się nazywa e, Bubble Graph. E, ja może nie, nie zrobię portretu Elvisa, ale, e, ale spróbuję pokazać jaka jest zasada tworzenia. Jak gdyby ktoś z Państwa chciał się kiedyś z tym e, e, narzędziem pobawić, no to wygląda tak, że bierzemy sobie... E, bierzemy sobie e, Nasze na przykład produkty i ubieramy je w takie e, kółeczka. I teraz, oczywiście, jeżeli mamy odpowiednie dane, e, odpowiednio je e, pokolorujemy, e, damy im odpowiednie wielkości obiektów, może nam z tego wyjść portret Elvisa, e, ale to już tak zupełnie tytułem e, żartów. Mam nadzieję, że udało mi się Państwa zainspirować do pracy z narzędziami Data Discovery, pokazać, że technologia może być naprawdę fajna i ciekawa, niekoniecznie jest czymś bardzo trudnym. Oczywiście jeżeli ktoś chce i potrzebuje, to tutaj jest cała, cała masa różnych pól kalkulowanych, różnych takich szczegółów obliczeniowych, które można jeszcze sobie zdefiniować. Zachęcam do kontaktu i do tego, żeby pokazać Państwu jeszcze więcej możliwości. Bardzo dziękuję za dzisiejsze webinarium.